Nawet dla ciebie to taki mecz z podwójnym kontekstem i na pewno z lekko ciężkim sercem. Zwycięstwo 1-0. Dokładnie. 2 lata spędzone w Płocku, jak najbardziej pozytywnie, więc duży sentyment do tej drużyny, no ale dzisiaj trzeba było to odstawić na bok i walczymy o swoje życie i po prostu ten mecz musieliśmy wygrać. Ta Wisła Płock zwycięstwem w Krakowie w takich dramatycznych okolicznościach mocno was nastraszyła? Na pewno byliśmy gotowi na to, jak dobrze operują piłką, więc podeszliśmy bardzo mądrze, uważam, do tego meczu i gdzieś tam nasze ustawienie, mimo tego, że kontrolowali jakby przebieg spotkania, to jednak tych sytuacji tak dużo ani takich konkretnych sobie nie stwarzali i myślę, że to było kluczem do zwycięstwa. Na pewno pochwalić też można grę defensywną, bo drugi mecz z rzędu bez straty bramki. Na pewno, fajnie kompaktowo bronimy i po prostu się to udaje, więc jak najbardziej na plus. Drugie zwycięstwo z rzędu, spokojnie zaczynacie patrzeć w górę tabeli. Na pewno wiemy, jak mało czasu zostało, ile meczów zostało i po prostu zdajemy sobie sprawę tego, że musimy wszystko wygrać do końca tak naprawdę i nadal wierzymy i liczymy na to, że uda się utrzymać. Dzięki. Dziękuję. Hej.